Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Marketing oparty na danych. W dzisiejszym odcinku będzie o automatyzacji marketingu i automatyzacji sprzedaży. Jak zwykle fantastyczny gość w odcinku. Dzisiaj Michał Black. Witam Cię, Michał, bardzo serdecznie. Cześć. Michał, przedsiębiorca, wiele biznesów związanych z marketingiem i usługami dla branży e-commerce. Od wielu lat w branży marketingowej. Jakbyś mógł na starcie powiedzieć kilka słów o sobie, o Twoim doświadczeniu zawodowym? Okej, no wiesz, moje doświadczenie zawodowe jest dosyć ubogie i tutaj małe zaskoczenie. W tym sensie, że właściwie to, wiesz, od razu zostałem przedsiębiorcą. Często to podkreślam, że czasem tego żałuję, wiesz, że nie miałem takiej ścieżki pracy w korpo, bo przez to musiałem się wiele rzeczy uczyć sam i niestety jak się uczysz sam, to nie zawsze jest to najszybsza ścieżka, więc moje doświadczenie zawodowe, wiesz, zawsze było związane z firmami, które tworzyłem. Bardzo krótko pracowałem, tylko pół roku właściwie miałem doświadczenie zawodowego poza jakby byciem przedsiębiorcą. Pewnie gdybym mógł to trochę zmienić, to może bym, wiesz, gdzieś popracował w jakichś dużych firmach. Dlatego, że no, jakby wiele takich rzeczy związanych z kulturą organizacji i z tym, wiesz, jak zarządzać biznesem, musiałem do tego dochodzić sam, czy musieliśmy do tego dochodzić sami. I wiesz, wtedy jakby łatwo się pośliznąć po drodze. No ale nie narzekając za dużo, bo finalnie jestem raczej szczęśliwym przedsiębiorcą, to wiesz, zaczynaliśmy zbudować firmę najpierw marketingową, czyli agencję, która, wiesz, obsługiwała marketingowo firmy, czy to w mediach społecznościowych, to był taki, wiem, 2008 rok, 7-8 rok, tak, czy początki też Facebooka i tak dalej, więc od tego zaczynaliśmy, bo taka była wtedy nisza na rynku, ale później również wchodziliśmy w projekty digitalowe, czyli projektowanie stron internetowych, jakieś sklepy internetowe. No ale dosyć szybko poczułem, że właściwie moja droga powinna być związana z budową produktów, bo to jest to, co mnie najbardziej interesowało i w czym się czułem najlepiej, czyli w zarządzaniu produktami, w zarządzaniu takim teamem produktowym i to była jakby taka, wiesz, naturalna moja rola w budowaniu organizacji. No a potem jak organizacja, wiesz, się zaczęła rozrastać, była większa, no to pewnie ten fokus się przeniósł bardziej też na tą część budowania organizacji, która potrafi się uczyć, nie? Więc to takie long story short. Idron, czyli firma, którą obecnie prowadzę i w której jestem jakby najbardziej zakorzeniony i myślę, że na bardzo długo, jeśli nie na zawsze. To jest firma, która zajmuje się rzeczywiście marketing automation. Mówimy o sobie, że jesteśmy CRM-em dedykowanym dla sklepów internetowych. Idron powstał w 2015 roku, w 2016 zaczęliśmy sprzedawać narzędzie. Od tego 2016 roku się bootstrapowaliśmy, co znaczy, że, wiesz, jakby budowaliśmy ten biznes, finansując go właściwie z przychodów od klientów. Nie mieliśmy żadnej jakby takiej typowej ścieżki, wiesz, inwestorów, VC i tak dalej. No ale gdzieś w głowie miałem to tak, że chcemy w pewnym momencie wejść na tą ścieżkę szybszego wzrostu, która związana jest z finansowaniem zewnętrznym. No i finalnie podjęliśmy tą decyzję w zeszłym roku. I pod koniec zeszłego roku zostaliśmy, że tak powiem, firmą VC-baked, jak to się mówi, tak dało nam się trochę funduszy, wiesz. Ale chcieliście przyspieszyć wzrost, czy może by inne rynki zaatakować? No to jest dobra perspektywa, wiesz, bo tak naprawdę pieniądze pewnie przyspieszają wszystko, tak, zarówno rozwój produktu, jak i scale-up. Natomiast ja się trochę, tak wiesz, wstrzymywałem z tą decyzją dotyczącą wejścia inwestora do czasu jakby pewności, że jesteśmy w stanie się skalować również na innych rynkach niż Polski. Zasadniczo jest tak, że jeśli masz taki sprawdzony model biznesowy, masz trakcję, która udowadnia, że jesteś w stanie, wiesz, się skalować poza swoim takim domestic market, no to wtedy to ma sens, bo w innym wypadku no to można bardzo ucierpieć, nie? To znaczy, wiesz, jeśli wszedłbyś na tą ścieżkę VC, a nie miał pewności, że jesteś w stanie się skalować poza tym domestic market, no to wtedy można wpaść w tarapaty, tak? No bo, wiesz, firma no straci na wartości, jeśli dostanie pieniądze, a nie będzie w stanie się skalować na innych rynkach, więc czekaliśmy na to, żeby rosnąć gdzieś indziej niż tylko w Polsce i wtedy dopiero móc to skalować.
A wiesz, to jest w ogóle fajne, ja trochę będę pamiętał całe życie. Z 10 lat temu Tomek Karwatka powiedział coś takiego. No wiesz co, jak gdzieś budujesz jakiś biznes, to najpierw zostań liderem albo jednym z liderów w swoim mieście, w województwie, później w kraju i dopiero później myśl o zagranicy, bo inaczej to popełnisz za granicą te same błędy, co we własnym kraju, tylko sobie wsadzisz kij w szprychy, więc bardzo fajne podejście. No, to są w ogóle takie dwa modele i część inwestorów popiera jeden, część mówi, że drugi jest lepszy. Jeden to jest taki, wiesz, go global, czyli od razu idziemy wszędzie, a drugi jest taki, że zostajesz lokalnym liderem i potem skalujesz to doświadczenie na innych rynkach. I to jest też związane z jakimiś modami. Ja to też widziałem po prostu, wiesz, jakby zanim jeszcze zdecydowaliśmy się na fundraising, to obserwując to widziałem jakby różne podejścia i wiesz, również w czasie fundraisingu miałem te przygody, że wiesz, rozmawiałem z jednym inwestorem, który mówił, wiesz, wy to robicie źle, bo wy macie większość klientów z Polski, wy powinniście od razu pójść, wiesz, globalnie, bo inaczej to jest bez sensu, wiesz, godzina później kolejna rozmowa i perspektywa taka, wiesz, zostańcie najpierw lokalnym liderem, pokażcie, że możecie zająć istotny stake rynku, tak? Bo to jest, też jest trudne. Trudne jest to, żeby pojawić się wszędzie, ale również trudne jest to, żeby na jakimś rynku zostać graczem numer jeden, czy graczem numer dwa, graczem numer trzy, tak? No przynajmniej wiesz, to są dwa równie pewnie trudne wyzwania. Czyli nie ma jednej konkretnej drogi, ważne, żeby działało i ważne, żeby iść do przodu. Tak jest. Super. Słuchaj. Na początek, zanim sobie porozmawiamy o marketing automation, mam taką dygresję od siebie. Możesz się z nią zgodzić, nie zgodzić, ale myślę, że będzie fajna dyskusja, bo my również jako agencja pracujemy z klientami, głównie e-commerce, biznesami online i powiem ci tak, jeżeli chodzi o takie zakorzenienie w tych biznesach online'owych, nie wiem, marketingu, wyszukiwarkach, nie? O Google Ads wiedzą wszyscy o tym, że trzeba zrobić profil na Facebooku również. Już coraz więcej osób myśli sobie, ok, może jakieś wideo, może jakiś zasięg. Natomiast jeżeli mówię klientom, no ok, a działacie coś z marketing automation, to duża część klientów albo nie ma zielonego pojęcia, albo mówi, że nie, no w sumie to myśleliśmy o tym, nie wiemy jak się za to zabrać, ale to nie jest tak, że nie wiem, patrząc w klientów Analyticsy, po prostu widzę systemy do marketing automation i zastanawiam się, skąd to wynika, bo jakby temat automatyzacji marketingu jest stary. To nie jest nowa rzecz, długo jest już z nami i może zacznijmy od tego, ale zanim zaczniemy, czym w ogóle jest ten marketing automation? Czym jest automatyzacja marketingu? Czy to jest ogólne pojęcie, czy tyczy się konkretnych narzędzi? Tak, wiesz, no, marketing automation to jest taka dziwna gałąź marketingu, o której właśnie wszyscy mówią, że jest must have i powinniśmy ją mieć, a jednocześnie taka, którą mam wrażenie, że niewiele firm realizuje. Bo o ile te 70% deklaruje, że ma albo chce mieć marketing automation, o tyle jak przyglądamy się nawet wiesz, firmom, które mają wdrożone jakieś narzędzia, to na koniec nie okazuje się, że one bardzo często korzystają z jakiegoś bardzo wąskiego zakresu marketing automation. Bo wiesz, pojęcie jest dosyć szerokie i jeśli w ten marketing automation wrzucisz wysyłkę newsletterów, no to jasne, wszyscy wysyłają newslettery, tylko czy jeśli personalizujesz ten newsletter, wrzucając do niego imię i wiesz, masz już podzieloną bazę na kilka, powiedzmy, grup odbiorców i do każdej idzie trochę coś innego, to czy to już jest marketing automation? No nie ma, wiesz, takiego jakby jasnego rozgraniczenia, tak, gdzie on się zaczyna. Natomiast z mojej perspektywy marketing automation jest dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście a jakby większość wiesz, komunikatów, które firma, czy większość jakby konwersacji prowadzonych przez brand z klientami jest oparta o dane, które wiesz, są dostarczane przez tych klientów, w oparciu zwłaszcza o dane behawioralne, o to jak klienci się zachowują, na co reagują. No więc wiesz, jeśli powiemy, że chodzi o segmentację grup, wiesz, no wszyscy segmentują, nie? Ale to jeszcze nie jest to. I według mnie marketing automation, no jakby nie wyobrażam sobie wiesz, tego, że miałby nie być powszechny, jakby w tym takim bardziej
sophisticated, powiedzmy, znaczeniu, nie? Okej, ale bardzo fajną rzecz powiedziałeś, bo zacząłeś od tego, no bo jeżeli klienci wysyłają maile, bo mi też zawsze kojarzył się marketing automation jako systemy, że są właśnie oparte o komunikację mailową. To jest prawda, czy to jest błędne założenie, albo to jest tylko wycinek całej automatyzacji? Tak, wiesz co, no to jest zdecydowanie wycinek, natomiast w dużej mierze od tego się zaczyna, albo często od tego się zaczyna, bo to jest w pewnym sensie prostsze. Mam na myśli to, że w przypadku akurat komunikacji mailowej od tej strony legalowej klienci tak deklarują wiele konkretnych zgód, tak, i ta sytuacja jest bardzo klarowna, tak, to znaczy ktoś de facto zamawia to, że chce otrzymywać jakieś komunikaty i bardzo często również określa zakres, tak, celów i jakby rodzaju danych, które mogą być przetwarzane dla danego użytkownika, czyli oprócz wyrażenia zgody na otrzymywanie w ogóle komunikacji marketingowej może wyrazić zgodę na profilowanie chociażby, tak, czy właśnie taką głębszą segmentację. I zbieramy tych informacji dużo, to są też dane transakcyjne. No i w przypadku maili relatywnie prosto można te dane transakcyjne przyporządkować do tej danej osobowej, którą jest adres e-mail w połączeniu tam, wiesz, z imieniem na przykład, czy w ogóle adres e-mail jest już taką daną osobową, tak? On jest unikatowy, każdy użytkownik ma inny adres e-mail, więc jakby tu jest sprawa dosyć relatywnie prostsza, no bo wiesz, wykluczamy możliwość jakiejś pomyłki, tak? No raczej nie zarekomendujemy komuś czegoś błędnie, tak? Chyba że wiesz, wiele osób korzysta z tego samego maila, nie? No ale to już tym się systemy za bardzo nie interesują. No, dla systemu, powiedzmy, marketing automation, tak? No, osoba to jest na przykład adres e-mail albo numer telefonu. No i tutaj to jest prostsze, natomiast cała, powiedzmy, zabawa staje się bardziej ciekawa, kiedy mówimy o omnichannel i o wielokanałowości również i kiedy mówimy o jakby takim przewidywaniu pewności, nie? Czyli stopnia pewności, jak bardzo jesteśmy pewni, że to jest ta właściwa osoba albo właściwe przyporządkowanie do właściwej grupy, zaprezentowanie właściwych produktów, zarekomendowanie czegoś na podstawie zachowania użytkownika, podobnych użytkowników, jak stwierdzać, że ci użytkownicy są do siebie podobni. I tutaj jakby im głębiej wchodzimy w tą analizę dużej ilości danych, tak, no to tym to właśnie staje się ciekawsze i te wyzwania są ciekawsze, no i też przynoszą dużo lepsze rezultaty finalnie, tak, jeśli to jest dobrze zrobione. Okej, ale to mamy tutaj komunikację mailową, ale też nie wiem, czy zbieracie dane z ciasteczek, na przykład pod rekomendacje, czy tylko i wyłącznie marketing może być prowadzony w momencie, kiedy identyfikujecie, albo systemy identyfikują, bo już identyfikacja odnosi się bezpośrednio do e-dron, systemy identyfikują użytkownika, czy niekoniecznie? Wiesz, no systemy marketing automation, oczywiście odpowiedź jest prosta na to pytanie. Nie, marketing automation to nie jest tylko e-mail, tak? E-mail jest częścią składową, jest jednym z kanałów i tych kanałów jest wiele, bo kanały, wiesz, po pierwsze, jeśli mówimy o klientach takich pure playerów online'owych, no to tutaj pewnie sprawa jest jakby łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, tak? No bo łatwo możemy wymienić te kanały, więc to będzie kanał mailowy, to będzie kanał notyfikacji push, czy notyfikacji z aplikacji, czy będą to wiadomości tekstowe lub jakby wszystko, co może trafiać na numer telefonu, ale też wszystkie działania on-site, tak? Czyli w on-site obok tego, co jest pewnie najbardziej ciekawe, czyli rekomendacji produktowych, tak, wszelkiego rodzaju ramek rekomendacji. Te ramki rekomendacji mogą się rozszerzać właściwie na wygląd całej strony, tak, prezentacji oferty, więc tak naprawdę ramki to jest merchandising de facto, taki online merchandising. No ale jest jeszcze szereg jakichś innych działań takich online'owych wewnątrz strony, tak, typu web layers, czyli takie komunikaty, które łatwo zamykać, pop-upy, czyli takie bardziej nachalne komunikaty, chat jako kolejny kanał komunikacji również powinien uwzględniać marketing automation, czy być jego częścią. No i mamy jeszcze całe te zewnętrzne rzeczy, tak? Czyli sieci reklamowe, czy to w mediach społecznościowych, czy sieci Google, czy jakichś innych jeszcze wydawców, czy jakieś treści, które możemy publikować na zewnętrznych serwisach, więc tak naprawdę spektrum jest bardzo szerokie, tak, i dalej mogą to być landing page'e, wiesz, i tych kanałów pewnie można wymieniać bardzo wiele. No i do tego dochodzą jeszcze kanały offline'owe,
I myślę, że tutaj jakby jest jeszcze dużo do zrobienia, dlatego że offline'owe kanały są trochę, wiesz, mimo wszystko odporne na zbieranie danych, dobrej jakości danych na dużej populacji. Znaczy... Okej, ale kanały offline'owe jako zbieranie danych, czy jako medium do publikacji przekazów? Wiesz, no jako zbieranie danych, tak? To znaczy, wiesz, jakby problem generalnie z łączeniem online'u i offline'u w marketing automation, w moim przekonaniu, związany jest z tym, że dane zbierane offline'owo mają małe pokrycie. O ile online właściwie zbierasz dane ze wszystkich użytkowników, tak? I zbierasz dane wszystkich użytkowników, którzy odwiedzają twoją stronę i jesteś w stanie wysondować z jakimś prawdopodobieństwem, co będzie dla nich interesujące, tak, jaką ofertę powinieneś do nich i komunikację, jaką powinieneś prowadzić. Czy to są lojalni klienci, czy to są, wiesz, najlepsi klienci, czy to są klienci obarczeni ryzykiem podejścia, lubiący taką inną kategorię, wiesz, tych wymiarów jest wiele, którymi się interesujemy. O tyle w offline'ie problem według mnie polega na tym, że zbierasz dane tylko z bardzo wąskiej grupy. No bo wiesz, jeśli byś się opierał na beaconach i zbierał informacje, tak, z tego, wiesz, co klienci oglądają w sklepie stacjonarnym, no to będziesz miał dane zebrane z jakiejś bardzo małej grupy, no wiesz, tych osób, które będą miały jakąś aplikację albo będą wchodziły w te interakcje. Czy wiesz, może to próbować rozwiązywać jakimiś programami lojalnościowymi, kartami i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że to będzie bardzo mała grupa i myślę, że to niekoniecznie jest taki najlepszy kierunek, na który powinniśmy patrzeć. Z mojej perspektywy, te dane online'owe, zwłaszcza w perspektywie, wiesz, rosnącego udziału e-commerce, już pomijając w ogóle to, wiesz, jak pandemia przyspieszyła ten proces, no to to jest to, na co powinniśmy zwracać największą uwagę, bo chodzi o to, że wiesz, na tych powiedzmy 20%, teraz to już jest więcej niż 20%, ale nawet wiesz, z tych 20% możemy, wiesz, wyciągnąć 80% zysku, a z tych offline'owych możemy wsadzić ogromne inwestycje, a bardzo mało zyskać. Natomiast to chyba idzie w tą stronę, bo ciężko jest teraz zrobić zakupy w jakiejś sieciówce, żeby nie zostać poproszonym o numer telefonu, albo przejechanie kartą, albo odpalenie aplikacji, więc te dane są już coraz częściej zbierane, ale tak, widać, że co się z nimi robi, nie? Pytanie, co się z nimi dalej robi i jakby jaka część użytkowników rzeczywiście w tym partycypuje, nie? To znaczy, wiesz, możesz mieć aplikację, ale czy za każdym razem ją skanujesz, robiąc zakupy online'owe? Co się stanie, jeśli wiesz, masz aplikację, w której deklarujesz swoje zakupy, a raz kupisz piwo i zeskanujesz aplikację, a innym razem będziesz kupował tylko zdrową żywność, ale zostaniesz przypisany do tej grupy, wiesz, tych gości, którzy generalnie lubią się bawić i nie dbają o zdrowie, nie? Więc wiesz, to jakby to jest według mnie taki największy problem offline'u, że bardzo wiele danych gubimy i możemy źle przyporządkowywać te dane. W online jest dużo łatwiej dojść do prawdziwej wiedzy o użytkowniku. Jasne. Wiesz co, wy, jeżeli chodzi o Idron, mówicie, że system CRM dla e-commerce, prawda? Dla e-commerce. Czy w ogóle marketing automation jest rozwiązaniem stricte pod e-commerce, czy nie? Niekoniecznie. Każdy biznes online, czyli każdy biznes, który, nie wiem, opiera się o stronę internetową, może już narzędzia implementować. Tak, wiesz, no pierwsze rozwiązania marketing automation, no, to jest połowa lat 90. te, wiesz, kluczowe, więc no trudno powiedzieć o tym, żeby wtedy to był e-commerce, więc one nawet szyte były od początku, niekoniecznie dla e-commerce'u, były jakimś rozszerzeniem CRM-a albo dostarczaniem danych do CRM-a lub w drugą stronę po prostu wtyczką. Więc nie, oczywiście marketing automation dotyczy bardzo różnego rodzaju firm. My natomiast skupiamy się stricte na e-commerce. Uważamy, że e-commerce jest taką, kurczę, no brzmi to mega banalnie, nie? To jest jakby, wiesz, bardzo specyficzny sposób kontaktu klienta z marką. Natomiast chodzi o to, że jakby relatywnie łatwo będzie nam przewidzieć, jakie są możliwe scenariusze w e-commerce. Każdy e-commerce w jakiś sposób będzie do siebie podobny, w jakiś sposób te ścieżki będą do siebie podobne. Jeśli porównujemy do siebie dwa e-commerce, one oczywiście są bardzo różne, ale jeśli porównujemy do siebie e-commerce oraz firmę ubezpieczeniową,
tak? Albo porównujemy sklep spożywczy i firmę ubezpieczeniową, to te różnice są pewnie większe niż między spożywczym e-commerce'em a na przykład e-commerce'em sprzedającym książki. Tak? No okay, czyli jest dużo więcej podobieństw mimo różnicy w asortymencie i różnicy w branży. Okej, czyli dla wszystkich, natomiast rozumiem, taką ścieżkę wybraliście, bo dobrze było skupić się na specjalizacji i wymyślać jak najlepsze pomysły, żeby wycisnąć jak najwięcej z tego. Tak, wiesz, na pewno koncentrujemy się tylko na retailu, nie? Co do tego mamy pewność, tak? Czyli jakby nie interesuje nas bankowość, nie interesuje nas sektor finansowy, utilities, to są jakby obszary, w które w ogóle nie wchodzimy. Uważam, że w tych obszarach należałoby jakby przygotowywać narzędzia, które są właśnie albo dedykowane do tych segmentów, albo szyte na miarę. Nie? A my, budując produkt, koncentrujemy się właśnie na retailu, ale na wielu branżach, tak? I również na sektorze B2B i B2C. Zwłaszcza B2C, natomiast ten B2B jest też coraz silniejszy w e-commerce. Jasne. No i teraz dochodzimy do tego mojego pytania, czy rzeczywiście, co może być powodem tego, że okej, o marketing automation prawie każdy słyszał i dlaczego to trochę robi się taki buzzword i wszyscy mówią, że fajnie by było to wdrożyć, chcemy to wdrożyć, mamy to w planach, a nie każdy z tego korzysta. Jak myślisz? Bo opowiedziałeś o naprawdę super modułach, super feature'ach, które mogą nie dość, że zwiększyć skuteczność marketingu, poprawić sprzedaż, a dalej nie jest to 90% penetracji rynku pomimo takich fajnych funkcjonalności. Mnogość modułów, trudność w ustaleniu strategii, mała ilość specjalistów. Szukam tutaj jakiegoś punktu zaczepienia, dlaczego. Wiesz, no, jeśli spojrzysz na to, w jaki sposób są wykorzystywane narzędzia marketing automation i zdasz sobie sprawę, że większość klientów, tak, użytkowników narzędzi marketing automation koncentruje się na wysyłce newsletterów, no to znaczy, że jeśli chcą pójść dalej, to jest jakiś bloker. W moim przekonaniu ten bloker to jest UX tych narzędzi i to, że wiesz, trudno jest, jakby ludzie biorą low hanging fruits, nie? W sensie kupujesz obietnicę dużego narzędzia, które obsługuje wiele procesów i bazuje na dużej ilości danych, tak? No i zaczynasz od tego, co jest najprostsze, czyli newsletter. No i potem wydaje mi się, że największe wyzwanie polega na tym, jak właśnie pomóc klientowi z tym, żeby wiedzieć, jak wykorzystywać te dane dotyczące klientów. I no, my się staramy do tego podchodzić od teraz, wiesz, mówię już jakby z perspektywy prezesa, wiesz, firmy, którą tworzę i broni jakby tej naszej tezy. Natomiast ta nasza teza jest właśnie taka, że należy jakby pokazywać, ucząc się jakby na doświadczeniach innych e-commerce'ów, pokazywać tym, którzy zaczynają swoją ścieżkę z marketing automation, w jaki sposób właśnie te pewne rzeczy ustawić. I wiesz, twórcy narzędzi, twórcy oprogramowania mają coś w głowie, tak? No ale potem wiesz, jak to jest używane, to jest tak naprawdę najważniejsze. I my się staramy dostarczać właśnie takie podpowiedzi, tak? Czy dostarczać jakieś sprawdzone ścieżki. One mogą być różne w zależności od właśnie branży i tak dalej, ale dostarczanie takich sprawdzonych ścieżek, czyli rozwiązywanie znanych, starych problemów na nowy sposób. To znaczy w każdym biznesie chcemy robić upselling, czy chcemy robić cross-selling, tak? I pewnie w zależności od biznesu jedna lub druga strategia jest ważniejsza. Tak? W jednych sklepach chcemy bardziej lojalizować klientów i zwiększać ich koszyk, w innych sklepach być może chcemy, żeby oni po prostu wydali więcej i wiemy, że to będzie one-off, bo taka jest specyfika naszego produktu. Więc jakby przygotowujemy takie gotowe, powiedzmy, ścieżki automatyzacji, jak one mogłyby wyglądać, ale które są jakby stricte połączone ze specyficznymi celami dla specyficznych branż. Nie? I jakby wiesz, problemy biznesowe od lat są te same, wyzwania są te same, tylko trochę inny sposób na ich rozwiązywanie.
A czy można rozwiązywanie tych problemów i, ja tak powiem prosto, włączanie kolejnych modułów w takich narzędziach ułożyć gdzieś w jakiejś kolejności? Ja mogę Ci podać przykład. Na przykład my w reklamie z Googlem, pracując dla klienta e-commerce'owego, jeżeli widzimy, że to jest klient, który dopiero zaczyna, ma nieduży budżet, zależy mu na jak największym zwrocie z inwestycji tu i teraz, wiemy, że okej, włączymy reklamy PLA, shoppingowe, ewentualnie jeżeli będzie w porządku, przejdziemy na reklamy search, jak klient powie, że i remarketing, klient powie, że okej, trzeba troszkę budować świadomość marki, wiemy, że musimy skorzystać z reklamy banerowej czy reklamy wideo, ale jednak cała ta ścieżka jest ułożona na lejku konwersji, zaczynamy od dołu i idziemy sobie do góry. I to są taki zestaw dobrych praktyk. Czy na przykładzie marketing automation też da się ułożyć konkretne moduły w takiej ścieżce? Tak, wiesz co, da się, no bo pewne rzeczy jakby wynikają z siebie, nie? No, załóżmy, że klienci zbierają bazę newsletterową chociażby, tak? I mają politykę, nie wiem, rabatowania klientów czy nagradzania klientów za zapisy do bazy newsletterowej, nie? No i jeśli dzieje się tak, że po prostu wszyscy zakładają swoje nowe maile tylko po to, żeby dostać kupon rabatowy, no to znowu to zależy od klienta, czy dla niego taka strategia jest OK. I on zgadza się z tym, żeby po prostu rozdawać te kupony i zależy mu tylko na tym, żeby tych zakupów było coraz więcej, czy może jego polityka jest taka, że chciałby zwiększać efektywność marży. No i wtedy, jeśli zwiększa efektywność marży, no to rekomendujemy inny scenariusz, ale co do zasady wszystkie te scenariusze powinny być podane na tacy, ponieważ ja jestem już przeciwnikiem takiego błądzenia po omacku. Nie? Mhm. To znaczy dostarczamy dane w rodzaju. Okej, okay. Masz tyle i tyle porzuconych koszyków w sklepie i średnia wartość zamówienia jest taka i taka, a średnia wartość porzuconych koszyków taka i taka. Tak? No i w związku z tym jakby łatwo jest przewidzieć, że jeśli uzyskamy, tak, czy uratujemy jakiś procent, no to jakby z czym to się wiąże. I no my jakby analizując dane skupiamy się jakby na kilku takich metrykach. No, retention rate jest jednym z najważniejszych wyzwań w ogóle marketing automation, tak? No bo o ile ty, jak mówiąc o tych działaniach, dostarczasz to, żeby ten pierwszy ruch, tak, czy pierwszy zakup, tak, no to potem klienci zastanawiają się nad tym, jak zwiększyć efektywność, tak, czy przy którym zakupie zarabiają na kliencie, czy muszą zarabiać przy pierwszym zakupie, czy mogą sobie pozwolić na to, że zarabią przy drugim. I retention rate jest najważniejszym wskaźnikiem w marketing automation, tak, czyli jak przekonać klienta do tego, aby powracał. Natomiast drugi taki istotny wskaźnik to jest coś, co my nazywamy impact rate, można to też nazywać conversion rate, ale my się tutaj skupiamy na impact, czyli patrzymy na całą kohortę użytkowników, którzy utrzymują z nami kontakt przez marketing automation, tak? Czyli kupują produkty z tych komunikatów zautomatyzowanych albo w ogóle je oglądają i tak dalej. I porównujemy te dwie kohorty, tak? Czyli porównujemy, wiesz, jaki jest przychód z klientów, którzy mają styczność z marketing automation i jaki jest przychód z tych, którzy nie mają. I to jest takie najbardziej fair porównanie, które pokazuje klientowi, czy szereg, tak? Czy zbiór wszystkich twoich działań marketing automation jest na plus czy na minus, tak? To znaczy nie chcielibyśmy takiej sytuacji, w której działania związane z tą automatyzacją, wiesz, kanibalizują przychód. I to jest jakby, wiesz, to jest od samej góry, nie? I najpierw można spojrzeć na to, zobaczyć, czy średnia wartość klienta tego impacted jest wyższa czy niższa, czy średnia długość życia tego klienta jest większa czy mniejsza. A potem możemy patrzeć na szczegóły, tak? Czyli możemy wchodzić głębiej i analizować poszczególne kanały, analizować efektywność marżową i tak dalej, nie? Chodząc coraz głębiej. Okej, okay, ale opowiadałeś i zacząłeś od tego, że mamy już naszego klienta i chcemy zwiększać ten cykl życia klienta, dbać o konwersję. I czy z tego wynika, że marketing automation przyda się już rozwiniętym biznesom, które mają już zbudowany ruch i zbudowaną bazę klientów, czy nie do końca? Wiesz co, no, przyda się tym, którzy już działają, nie? To znaczy, wiesz, oczywiście dla nas, tak, im ta baza danych jest większa, im więcej jest tych użytkowników,
którzy zostawiają swoje dane na bieżąco, im większy jest ruch, im większa jest baza, no to tym jakby większe pole do popisu oczywiście. Natomiast no, marketing automation jest czymś, co sklep, który, czy w ogóle przedsiębiorca, tak, który chce dojść do jakiejś sensownej skali, nie jest hobbystycznym przedsiębiorcą, no to właściwie powinien zacząć od razu, nie? To znaczy to jest ok, tak? Zwłaszcza, że te systemy, czy cena tych systemów jest zawsze proporcjonalna do skali twojego biznesu, nie? To nie jest tak, że musisz zainwestować o jakieś duże kwoty na początek, więc jakby powinno się to dziać od początku. Ale jaki jest, bo od początku, widzisz, od początku no nie jest chyba tak, że ktoś postawi sklep internetowy i pierwsze co zrobi, przyjdzie po narzędzie marketing automation, raczej musi najpierw zrobić jakiś trafik, może jakieś transakcje. Są jakieś minimalne metryki na zasadzie, no wiesz co, no póki nie masz 100 zamówień miesięcznie i co najmniej 3000 ruchu, to nic nie zrobimy. Jest jakiś taki bottom line? Tak, no wiesz, no my staramy się nie rozmawiać czy odradzać klientom, którzy mają, wiesz, poniżej właśnie tych 100-200 zakupów miesięcznie, używanie narzędzia. No bo też, wiesz, przy takiej małej skali pewnie trudno jest ocenić, czy to narzędzie przynosi ci jakąś wartość. Więc na pewno jest jakiś taki próg wejścia, no ale tak jak mówię, no to jest taki dosyć mimo wszystko niski próg wejścia, tak? Mm-hmm. Nie musi mieć dziesiątek tysięcy zamówień, aby zacząć działać z marketing automation. Okej. A jeżeli chodzi o wsparcie marketing automation na poziomie reklamy, czyli próbujemy zidentyfikować klienta albo wsadzić go do jakiegoś profilu, jeszcze na poziomie ciasteczka, czy później adresu e-mail. Jak można wykorzystać narzędzia marketing automation do tego? Czyli jeszcze nie mamy o nim informacji, co kupił, nie jest naszym klientem, dopiero odwiedza nasz serwis, ściągnęliśmy go z reklamy. Tak, wiesz co, no, jeśli odwiedzał nasz serwis, to są bardzo istotne informacje, tak? To znaczy, które produkty oglądał, jak często, jak długo się im przyglądał i tak dalej. No to są informacje, które od razu budują nam profil tego użytkownika. W sklepie z elektroniką, wiesz, czy przeglądasz produkty gamingowe, czy wiesz, czytanie laptopy z Windowsem, no to od razu, tak, no to jest taka super prosta segmentacja oczywiście, no ale to jakby z każdym, powiedzmy, kliknięciem, z każdym obejrzeniem produktu tych danych jest więcej, więc od razu ten komunikat jest przygotowywany w czasie rzeczywistym. To nie jest tak, że wiesz, narzędzie musi potem przerobić te dane albo musi ktoś poczekać i tych ludzi zasegmentować. No cała jakby idea automation związana jest z tym, że właściwie możesz reagować na bieżąco, tak? I ten sklep może się zmieniać, jego wygląd, jego oferta wraz z każdym klikiem czy przejściem na jakąś podstronę. Okej, okay. Wiesz, to bardzo mnie zdziwiłeś, że zacząłeś od tej strony, bo powiem ci z takiego swojego doświadczenia, ale jeszcze cofnijmy się kilka lat do tyłu. Ja zapamiętałem te początki marketing automation z banerami, typu zanim jeszcze w ogóle zrobiłem coś na stronie, pojawił się baner i 50 zł kupon rabatowy, zapisz się po to, żeby złapać ten adres e-mail i dopiero później, żeby mieć go w bazie i można było monetyzować. Ty bardzo ciekawie powiedziałeś, zacząłeś od tego, kurczę, mamy zachowania użytkownika na stronie i zróbmy coś z tym, jeszcze nie adres e-mail. Czasy się zmieniły, czy skąd takie podejście? Wiesz co, to myślę, że ta inspiracja idzie od liderów, no nie? To jest bardzo stary przykład, ale myślę, że on dalej jest bardzo dobry. Strona główna Zalando, kiedy wchodzisz tam pierwszy raz, wygląda tak, że wiesz, pytany jesteś, czy jesteś kobietą, mężczyzną, tak, shop men, shop women, przez jakiś tam czas jeszcze shop kids i parę logotypów, paru marek i jakieś randomowe produkty. Istotniejsze jest zdobycie wiedzy o kliencie, tak, czy wiedza ma wyższą, większą wartość niż jakby skierowanie klienta do pierwszego zakupu. To znaczy z naszej perspektywy, z perspektywy marketing automation, istotne jest zbieranie danych. Oczywiście jest drugi trend, czyli shortened customer journey, i on jest super istotny i jakby w kontekście, wiesz, jakichś tam privacy changes też on będzie miał coraz większe znaczenie. Natomiast no, dane są bardzo wartościowe, nie? To znaczy sami dobrze o tym wiecie, że jeśli dobrze jesteście w stanie interpretować komunikaty, no to też ich cena, tak, cena czy displaya, czy jakiegokolwiek innego kanału będzie tańsza, będzie niższa.
Więc tak, więc dla nas jakby dane, uważamy, że dane mają tą największą wartość i jakby potem, wiesz, w perspektywie tego lifetime value możemy zobaczyć, że rzeczywiście więcej zyskujemy wiedząc o kliencie niż po prostu strzelając na ślepo. Jasne. No i teraz zastanawiam się, wiesz co, tak z perspektywy marketera, który poczuł potrzebę, zakupuje narzędzie, no i teraz zastanawia się nad scenariuszami. I powiedzieliśmy tak, email marketing, personalizacja, zbieranie mnóstwa danych. Dodatkowo jeszcze można dostarczać dane do sieci reklamowych, tak? Domyślam się, że można budować grupę odbiorców, czy to do Facebooka, czy listy remarketingowe. Mamy tego mnóstwo. I teraz, czy marketing automation jako narzędzie to jest play i działa, czy to jest mnóstwo pracy na początku, żeby przemyśleć strategię, a później jeszcze dalej optymalizacja, zastanawianie się, działa, nie działa, trzeba poprawić. Jak w praktyce wygląda praca z takim systemem? No to już zależy od UX-u konkretnego narzędzia i są takie, które właśnie mają podejście typu przychodzisz z gotową strategią albo zatrudniasz agencję marketing automation, która ci pomaga tą strategię zbudować, a następnie ją wdrażasz, czekasz rok, pół roku i oceniasz, czy zadziałało, tak? I co może być dobrą metodą oczywiście. Są takie, gdzie możesz jakby szybko eksperymentować i powiedzmy budować tą strategię na bazie zdobytej wiedzy. Znaczy ja uważam, że strategia marketing automation zawsze powinna się pojawić, natomiast jestem raczej przeciwnikiem tego, że przychodzimy z gotową strategią a priori. To znaczy musimy jednak zobaczyć, które rzeczy w naszym przypadku działają, ponieważ jest naprawdę bardzo dużo zmiennych, tak? I widzimy to bardzo często, że okej, możemy mieć takie przykłady, gdzie marketing automation działa świetnie i ten conversion rate jest ogromny, wiesz, wszystko się zgadza, tak? Ale na końcu na przykład efektywność marżowa jest niedobra, bo nie przewidzieliśmy tego, że użytkownicy będą jakoś wykorzystywali to, wiesz, użytkownik się zmienia w czasie, użytkownik jest inteligentny i on również widzi to, co, jak wiesz, marketing automation, jak działa, tak, jakie są komunikaty, użytkownicy szukają, no też chcą jakby kupić najtaniej, tak, i jak najlepiej, niektórzy cenią sobie wygodę, inni cenią sobie cenę i tak dalej, więc myślę, że i my też czasem tego nie wiemy przed wdrożeniem narzędzi marketing automation lub innych BI-owych. To znaczy, jeśli jeszcze mamy, wiesz, narzędzie jakieś wcześniej BI-owe, które nam dostarcza tą wiedzę, no to pewnie budowanie tej strategii przed wdrożeniem ma sens. Tak? No ale jeśli niewiele wiemy o swoich klientach, no to marketing automation też według mnie jako narzędzie powinno nam tą wiedzę dać. I wtedy jakby warto eksperymentować. My dajemy też możliwość takiego właśnie eksperymentowania, gdzie no są przygotowane jakieś, wiesz, jakieś ścieżki, jakieś działania typu programy lojalnościowe, polecenia i tak dalej, i jakby można to wdrożyć na zasadzie plug and play i no jakby można szybko sprawdzić, tak? No i teraz pytanie jakby z jaką powiedzmy czujesz się taktyką lepiej, tak? Czy czujesz się lepiej z taktyką uruchamiam, sprawdzam, weryfikuję, iteruję, jeszcze raz sprawdzam, tak? Czy czujesz się lepiej z taką taktyką, że jakby przychodzisz z gotowym rozwiązaniem, włączasz, czekasz pół roku i oceniasz, nie? No to już pewnie zależy od tego, jaką, wiesz, strategię przyjmuje dana firma. Osobiście, jeżeli miałbym oceniać, to pierwsza strategia wydaje się dużo sensowniejsza i zawsze się tym kieruję. Robić małe zmiany, oceniać i wprowadzać optymalizację i tak w kółko, małymi krokami łatwiej dojść do celu. Jak powiedziałeś o tym, o sprawdzonych strategiach, przypomniało mi się, ktoś opowiadał o tym, jak klienci potrafią wykorzystać e-commerce na zasadzie robią zakupy, e-commerce jest fajny i mówi, że mamy darmowe zwroty i dzień po zamówieniu wysyła informację z kuponem rabatowym na 30%. Opłaca się anulować to zamówienie, odesłać za darmo i zamówić ten sam produkt z 30% zniżką, więc domyślam się, że przestrzelenie się ze strategią, popełnienie takiej głupoty może srogo kosztować. Tak, oczywiście, no wiesz, to są jakby takie rzeczy, które my wiemy, które są jakby typowym. Właśnie ten przykład, który podałeś, to jest taki typowy, który, wiesz, działa niezależnie od branży, tak? Często klienci myślą o marketing automation w ten sposób, że jakby fokusują się na tym, czym są ich produkty, tak? I wartością, którą oferują.
Okej, to jest istotne, ale po drugiej stronie są klienci i klienci jako ludzie bardzo często zachowują się tak samo, nieważne czy kupują książkę, czy kupują spodnie, czy kupują suplement diety. To są, wiesz, zupełnie różne rzeczy, ale zachowania mogą być podobne. No i jakby my mamy tego świadomość i staramy się w taki sposób te właśnie plug and play'owe rzeczy przygotowywać, żeby one jakby były odporne, powiedzmy, na tego rodzaju rzeczy, o których mówisz, pułapki. Ale też, wiesz, rozmawiając z klientami, często klienci mówią, my jesteśmy okej z tymi pułapkami, nie? To znaczy, my jesteśmy okej z tym, żeby jeden klient miał 10 adresów mailowych i nimi żonglował i wykorzystywał to do zbierania promocji. My jesteśmy z tym okej. Okej, domyślam się, że to może być kwestia skali, tak? Jest to zbadane, że takie triki robi 100% użytkowników. Tak, bardziej się opłaca pozwalać czasem klientowi, żeby sam jakby, wiesz, znalazł sobie sposób na to, jak tą marżę zmniejszyć, czyli jak, wiesz, obniżyć cenę, ale to też jest element przywiązywania klienta. Oczywiście, wiesz, nie chciałbym, żeby tak to wybrzmiało, że marketing automation to jest rabatowanie, bo wiesz, to jest jakaś tam niewielka, powiedzmy, część tego całego zagadnienia. Tak naprawdę marketing automation jest bardziej o dostosowywaniu komunikacji i oferty do preferencji użytkownika. Tak? I to możemy rozpatrywać pod różnym kątem, tak? Czy w różnych wymiarach właśnie merchandisingowych, tak? Czyli tego, jakie produkty będą wyświetlane użytkownikowi czy wysyłane, pod kątem właśnie tej, powiedzmy, promocji i tak dalej, tak? Czy właśnie, wiesz, to jest użytkownik, który właśnie będzie reagował na promocję, tak? I to może być istotne, ale są tacy, którzy, dla których to nie ma znaczenia i takie rzeczy bardzo łatwo właśnie jest, znaczy bardzo łatwo, no, możemy to badać, tak? Jesteśmy w stanie to dostarczać, jesteśmy w stanie stwierdzić, że są klienci, którzy działają impulsywnie i po prostu, wiesz, oni tu i teraz szybko kupią, tak? I są tacy, którzy jakby mają tą długą ścieżkę i trzeba im po prostu coś, jakieś komunikaty dostarczać, zanim dokonają zakupu. No i co jest chyba najistotniejsze, że ja cenię to, czy jakby dążymy do tego, żeby to były takie segments of one, tak? To znaczy, żeby nie wymyślać sobie a priori, nie wiem, 2, 3 czy 10 segmentów, tak? Tylko pozwalać na to, żeby tych segmentów było pewnie nieskończenie wiele. I zaczynać możemy od segmentacji chociażby RFM, czyli wynikającej z takich trzech metryk, recency, frequency, monetary, jak często klienci kupują, jak dużo wydają i kiedy ostatni raz kupili. I te trzy zmienne bardzo dużo nam mówią o klientach, tak? Pozwalają nam wyekstrahować czempionów, potrafią nam pokazać klientów, którzy kiedyś kupowali bardzo często, wydawali dużo, ale od jakiegoś czasu przestali i pytanie dlaczego. I jakby takich segmentów może być wiele i to jest na pewno dobry start, ale również dalej chociażby ramki rekomendacji, które dostosowują ofertę, one już nie muszą opierać się na takiej segmentacji, tylko na dużo głębszej, takiej, która jest na przykład oparta o rekomendacje koszykowe, tak? Czyli związane z tym, że klient w danym momencie ma taką, a nie inną intencję zakupową i jakie jeszcze produkty mógłby kupić łącznie z tym zakupem. Tak? I tu jakby już jest mało istotne, czy ja jestem częstym kupującym, albo czy kiedyś byłem czempionem, a teraz jestem słabym klientem, czy okazjonalnym, no bo tutaj możemy włączyć na przykład rekomendację koszykową, czyli do przysłowiowego, nie, nie jest przysłowiowego, ale takie typowe, tak, do laptopa dorzucić torbę, nie? Czy tam etui do telefonu, no, to są jakby tego rodzaju rzeczy, ale wiedzieć też, że może nie warto do etui proponować zakupu telefonu, nie? No bo raczej klienci najpierw kupują telefon, a potem etui, a nie na odwrót, ale wiesz, no to są jakby rzeczy, które widzimy, tak? I jakby ta kolejność zakupów i tak dalej, to one jakby pozwalają budować właśnie te chociażby rekomendacje koszykowe. Natomiast ale, to jest wiele różnych takich metod. Ale to jest w ogóle świetna sprawa, bo to wiesz, no, branża reklamowa powtarza to jak mantrę, tak? I tak trzeba wyświetlić reklamę albo w tym przypadku jakiś produkt na listingu, lepiej żeby on był dopasowany do użytkownika, więc moim zdaniem korzystają też na tym użytkownicy. Jedna rzecz, na którą się zastanawiam, taki
psychologiczny aspekt od strony klienta, który został zidentyfikowany i na przykład dostaje na maila informację o porzuconym koszyku, popatrz, oglądałeś takie i takie rzeczy, może wrócisz do koszyka, albo dzień dobry, Sebastian, widziałem, że na sklepie oglądałeś takie i takie produkty, co z tym robisz, może przywróć koszyk, albo zobacz, mamy tutaj promocję. Czy spotkałeś się z takim negatywnym odbiorem, że ktoś, tak brzydko mówiąc, oburzył się, bo nie rozumiał systemów działania sieci reklamowych czy personalizacji i nagle okazało się, wow, za duża inwigilacja. Wiesz co, na pewno widzimy, jak to się zmienia. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z jednej strony chociażby przeglądarki wiesz, dzisiaj wprowadzają duże zmiany dotyczące tego, w jaki sposób działają pliki cookie i to jest już taki właściwie chyba one-way ticket. Możemy stwierdzić, tak, że te privacy trends są bardzo silne i jest coraz większa kontrola, powiedzmy, tych narzędzi nad tym, jakiego rodzaju dane możemy zbierać i tak dalej. A z drugiej strony jest większa akceptacja klientów czy użytkowników sieci na chociażby właśnie dopasowanie komunikacji. To znaczy, jak patrzyliśmy, kiedy pojawił się czy jakby stawał się popularny retargeting, remarketing, tak, no to on wtedy był czymś takim, wiesz, dziwnym. Tak? Wszystko mnie wiedzą, śledzą mnie, może zaraz, wiesz, użytkownicy mogą im się wydawać, że ktoś podsłuchuje ich telefony albo wiesz, lustruje maile. A ta akceptacja jest większa dzisiaj dla właśnie personalizowania oferty, ale tak jak mówię, nie, jest z drugiej strony jakby wchodzą obostrzenia, no bo wiadomo, tak, jakby, wiesz, tam gorące tematy ostatnio PSD2, tak, które też jest związane z security, no ale wcześniej RODO, teraz Privacy Sandbox, tak, czyli to są jakby takie rzeczy, które no, wytaczają kierunek, że to privacy jest coraz, ma coraz większą wartość i też świadomość użytkowników jest coraz większa. A z drugiej strony akceptacja jest też coraz większa, nie? Więc to są sprzeczne ze sobą rzeczy. Natomiast wiesz, no, co powinniśmy robić, tak? Czyli jakie są dobre praktyki? Moim przekonaniem dobre praktyki są takie, że ten użytkownik, i to też zresztą zgodne jest jakby z tą dyrektywą GDPR-owską, że użytkownik powinien mieć jakby łatwy sposób na wypisanie się, tak, czy jakby wyłączenie z tego profilowania, nawet jeśli wcześniej wyraził na to zgodę, tak, czy jeśli wcześniej wyraził na to zgodę. I to wypisanie się, tak, czy zrezygnowanie powinno być tak samo proste, jak zapisanie się. I tutaj jest ten clue i właściwie powinniśmy się do tego dostosować. Więc myślę, że też warto patrzeć na to, czy to narzędzie Marketing Automation daje takie możliwości. Tak, to znaczy, czy jakby w jasny sposób jest to określone, jak do tego profilowania dochodzi, tak? Czy użytkownik jest o tym poinformowany przede wszystkim, wyraża na to zgodę, ale przede wszystkim, czy może z tego łatwo zrezygnować, nie? To jest najważniejsze, tak? Czyli takie proste oprawy. Tak, ale to wygląda jak standard, nie? No to powinno być. To powinno być, no tylko wiesz, no pytanie, jak się do tego podchodzi, no trzeba to umieć wyważyć, tak? To znaczy, żeby było to transparentne i łatwe, ale jednocześnie, żeby nie było to irytujące, no bo jakby nic z nas, wiesz, nie jest zadowolony z tego, że wchodząc na ulubione serwisy informacyjne ciągle musi klikać te same zgody, tak? No musi, tak, no pewnie. Wiesz, nie ma na to jeszcze dzisiaj rozwiązania. Natomiast chociażby to, że wyświetlając rekomendowane produkty w ramce rekomendacji, my prowadzimy taką samą politykę właściwie, jaką masz w reklamie displayowej Google. Tak? To znaczy możesz kliknąć w taki specjalny, wiesz, przycisk, który nie jest jakiś duży, ale gdzie możesz jakby sprawdzić, jak to działa, tak? Dlaczego chociażby te produkty nie są mi rekomendowane, tak? I możesz. Okej, okay, czyli tego... to jest w ogóle, czyli jeżeli coś rekomendujecie, to jest to oznaczone jako rekomendacja i trochę się wyróżnia od modułu będącego częścią sklepu. Wiesz, no to jest taki, to jest w rogu taki mały przycisk, no tak jak masz wiesz, w choice'ach, że tak, to wystarczy. No i też co do zasady klienci mogą o tym decydować. Pewnie, tak, czy to się wyświetla. Natomiast jest taka możliwość. No, kolejna rzecz jest taka, że przygotowani jesteśmy do tego, aby użytkownicy mogli poprosić o
wysłanie im jakby w prostej, zwięzłej, czytelnej formie wszelkich informacji, które posiadamy na temat danego klienta. I my posiadamy taką możliwość eksportu, czy to do pliku XML, czy nawet do formatu HTML, który jest przyjazny użytkownikowi, danych o tym użytkowniku, tak? Czyli możemy, jeśli on poprosi o to, co o mnie wiecie, no to dostaje taką informację. I kolejna rzecz to jest prawo do zapomnienia, czyli jest możliwość też takiego prostego, powiedzmy manualnego lub też przez API wyłączenia tych, czy zapominania tych użytkowników, tak? No, bo oczywiście są dane, które są przechowywane w plikach cookie i one jakby same będą znikały po jakimś czasie, tak? W zależności od przeglądarki i rodzaju cookiesów. Natomiast oprócz tego no, są jakieś dane, które chociażby transakcyjne i tak dalej, które są gromadzone o użytkownikach na serwerze, tak? I te dane powinny być, również mogły być kasowane, jeśli użytkownik sobie tego zażyczy. Przynajmniej te dane, które nie są, wiesz, konieczne do spełniania jakichś tam obowiązków sprzedawcy typu reklamacji. Typu adres, no. Ale czyli od backendów widzę, że jesteście bardzo dobrze przygotowani. W takim wypadku, jakie w ogóle obowiązki musi spełnić właściciel e-commerce'u w tym przypadku, który wdraża narzędzie marketing automation, żeby od razu poinformować tego użytkownika, że korzysta z takich narzędzi? Tak, no wiesz, przede wszystkim my jesteśmy subprocesorem danych osobowych takiego sklepu, tak? To znaczy my nie jesteśmy nigdy jakby procesorem czy administratorem danych, tak? Jesteśmy procesorem, nie jesteśmy administratorem danych naszego klienta czy jakby jego klientów. Natomiast jesteśmy procesorem, więc informacja o nas jako procesorze musi pojawić się w polityce prywatności i regulaminie tego klienta, a wraz z nią powinny pojawić się również informacje o subprocesorach, tak? Czyli tych, powiedzmy, partnerach, z którymi my pracujemy, no bo oczywiście działamy na chmurze AWS, tak? Czy jeśli klient korzysta z jakichś rozszerzonych funkcjonalności systemu, no to możemy być zintegrowani z Googlem czy z Facebookiem i jakby te informacje już mogą być wykorzystywane chociażby do wyświetlania jakichś specyficznych komunikatów w reklamach, czy też możemy używać serwerów SMTP, które są dostosowane do konkretnych rynków i tak dalej, więc taka lista subprocesorów jest również w umowie z naszym klientem, tak? No i jakby klienci tego klienta, tak, konsumenci powinni mieć łatwy dostęp do tych informacji. No i oczywiście przy jakby zbieraniu danych osobowych powinna być też informacja o tym, do czego one są wykorzystywane. No i tutaj dajemy naszym klientom taki zestaw, powiedzmy, dobrych praktyk na starcie współpracy, o jakich, tak, jakich informacji powinni udzielać na start klientowi. To znaczy chociażby informacja o polityce prywatności, o tym, że oni mogą być profilowani, na czym to polega. Tak? To nie muszą być bardzo, wiesz, szczegółowe informacje techniczne, bo właśnie wręcz przeciwnie, powinny to być proste komunikaty typu, wiesz, no... Zbieramy dane, będziemy profilować. Podobnie jest z czatem chociażby, tak? To znaczy, wiesz, jakby klienci mogą, wiesz, zbieramy jakby osobne zgody w różnych kanałach, tak? To znaczy już nie wystarczy to, że klient wyraża zgodę na komunikację marketingową kanałem e-mail, tak? No ale jeśli, powiedzmy, rozmawia na czacie, no to właściwie jest osobna zgoda na e-maila pozostawionego w czacie, aby móc tą rozmowę z czatu kontynuować na mailu, jeśli ktoś sobie pójdzie, tak? No to jest jakby osobny rodzaj zgody, no i takich osobnych rodzajów zgód musimy pilnować. I no i jakby też, wiesz, trzeba umiejętnie zbierać, tak, żeby one nie były, wiesz, annoying, tak, żeby one nie przeszkadzały, powiedzmy, sklepowi w tym, żeby normalnie funkcjonować. Znaczy, raczej jesteśmy przeciwnikiem, wiesz, robienia choinki ze sklepu internetowego. Te komunikaty nie powinny przeszkadzać w zakupach mimo wszystko. Tak? Okej. Okay. Wygląda to bardzo fajnie. Słuchaj, chciałbym przeskoczyć do jeszcze jednego tematu związanego z narzędziami marketing automation. Jestem właścicielem e-commerce'u, dopełniłem te wszystkie prawne aspekty korzystania z systemu, uruchomiłem kampanię, testuję kilka scenariuszy.
i teraz dane. Na jakiej podstawie mogę analizować skuteczność kampanii, na co mogę zwracać uwagę, czy na przykład narzędzie zapewnia więcej informacji analitycznych niż to, co mogę zobaczyć, powiedzmy, standardowo w Google Analytics? Wiesz, staramy się niekoniecznie dublować informacji z Google Analytics. Nie? To jest jakby duże wyzwanie, bo do Google Analytics jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? No to jest narzędzie, z którym pracują wszyscy. Trudno z nim polemizować, chociażby przez ten, wiesz, social proof, który dokładnie tak. Posiada. Więc no nie staramy się polemizować z Analyticsem. Oczywiście sposób, w jaki my sprawdzamy skuteczność działań, jest trochę inny, dlatego że no my bardzo często dotykamy właśnie tych danych osobowych, których Analytics nie zawsze dotyka. Przykładowo wiemy o tym, że użytkownik otworzył wiadomość e-mail i dokonał zakupu. No to jest coś, co pewnie w eventach jesteś w stanie tak wysyłać do Analyticsa, ale mało kto to robi. Nie? Więc to, co my robimy, no to dajemy możliwość wysyłania eventów z IDRą do Google Analytics, czyli jakby taki uproszczony sposób. Te eventy są już przygotowane w systemie, czyli nie musisz ich jakby przygotowywać po swojej stronie, tylko system jest do tego przystosowany. Po prostu możesz zintegrować IDRą z Analyticsem. Dzięki temu trochę więcej eventów do Analyticsa związanych z działaniami IDRą może być wysyłanych. Od chociażby takich eventów jak otwarcie maila, po takie jak klikanie w ramki. To jest jakby rzecz, którą mocno rozwijamy i ona kiedyś pewnie nie była na tym poziomie, na jakim jest teraz. Natomiast analityka jest jakby dla nas takim istotnym kierunkiem rozwoju, zwłaszcza w ostatnim czasie. Więc jak mówię, trochę inaczej tylko podchodzimy, natomiast patrzymy jakby, wiesz, na to, jak w krótkim czasie i jak w długim czasie wygląda ta skuteczność działań. No bo różnica pewnie taka zasadnicza jest taka, że w Analyticsie no bardzo często, wiesz, wygrywa ten, kto był ostatni, tak? Albo wygrywa ten, kto był pierwszy, najczęściej jednak pewnie. Przy standardowej atrybucji, no? Tak, przy standardowej atrybucji, ale wiesz, no, większość klientów na to patrzy. Nie? Taki overview jest taki. Analizowali ścieżek konwersji, ok, no pewnie większych klientów to robi, no ale też jakby, wiesz, w takim bardzo szybkim overview patrzysz też na last clicki, no nie? I my jakby podchodzimy do tego w ten sposób, że ok, no last clicki są fajne, natomiast jest cały customer journey. I to, co nas najbardziej interesuje, to jest porównywanie właśnie tych grup, czyli mamy tą grupę, o której wcześniej wspomniałem, impacted i non-impacted, tak? Czyli tych użytkowników, którzy właśnie otwierają, czytają te komunikaty i tak dalej, i ci, którzy tego nie robią, ci, którzy klikają w ramki rekomendacji, ci, którzy nie klikają, i łatwo jest te grupy do siebie porównywać. Nie? Jeżeli mogę cię przerwać, bo chciałem się zapytać, bo to jest bardzo interesujące. Traktujecie cały system, cały ekosystem marketing automation jako jedno, czy może analizujecie dane i pokazujecie je na poziomie poszczególnych modułów? Czyli nie traktujemy otwarcia wiadomości e-mail i kliknięcia w ramkę rekomendacji jako jedno, tylko osobno. W jaki sposób to rozgraniczacie? Tak, oczywiście. Tak. No to jest jakby kilka, wiesz, różnych eventów. Możesz je zobaczyć jakby w całości, tak? I one mają tam jakiś priorytet, to znaczy jeśli na przykład klient u nas kliknie w maila i dokona zakupu, ale też kliknie w ramkę, jest to ten sam klient, i wiemy, że to jest ten sam klient, tak, no bo finalnie to wiemy i to jest jakby kolejny plus, że nawet jeśli klient korzysta z wielu kanałów, to jednak finalizując zakup, no musi podać maila, nieważne czy to jest, wiesz, zakup z rejestracją czy bez rejestracji, jednorazowy zakup, no maila zawsze podajesz przy zakupie, prawda? Więc albo no w 99% przypadków. Tak można dokonać zakupu nie podając maila? No pewnie są takie, wiesz, gdzie możesz tylko numer telefonu podać, nie? Ale no to z kolei wtedy masz numer telefonu, nie? Ale to mówię, to są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, ekstremalne przypadki, nie? Więc możemy powiedzieć, że to jest 100%. Więc finalnie wiemy, kto dokonał tego zakupu i tych informacji po drodze mamy zbieranych wiele, więc nie przypiszemy tej atrybucji wielokrotnie dla jednego zakupu, tak? Natomiast możemy ją priorytetyzować i możemy ustalić, że no, w jakiś magiczny sposób uważamy, że jednak kliknięcie maila było ważniejszym
eventem niż wyświetlenie produktu albo otwarcie maila, albo nawet kliknięcie w jakiś produkt na stronie, tak? Więc to jest jedna rzecz. Per kanał widzimy jakby, który kanał przyniósł ile, czy które również scenariusze przyniosły ile i które kampanie przyniosły ile. Czyli mamy jakby i podział na kampanie, i na kanały, i również możemy to badać w okresach, tak? Czyli powiedzmy, że możemy sobie porównywać jakby jaka była efektywność jakiegoś kanału czy kampanii w przeciągu godziny, a jaka była w przeciągu 3 godzin i dnia, 7 dni, a nawet miesiąca. Okej, okay. Czyli rozumiem, że dla dyrektorów i prezesów mamy taki ogólny raport z tą kohortą czy segmentem, o którym powiedziałeś, klienci, którzy byli, do których dotarł marketing automation versus ci, do których nie dotarł, jak się zachowywali i jakie przychody powiedzmy przynosili, i też bardzo dokładne dane na poziomie każdego modułu i każdego źródła, gdzie marketingowcy, marketerzy mogą sobie już optymalizować, zmieniać i kombinować, co tutaj jeszcze poprawić, tak? Tak, dokładnie. No bo wiesz, jeśli używasz powiedzmy kanału e-mailowego i jest to na przykład newsletter, tak, no i robisz kampanię, no to chcesz porównywać kampanię do siebie, tak, z różnego okresu, do tej samej grupy i tak dalej, albo chcesz porównywać skuteczność grup, ale chcesz też porównywać na przykład skuteczność działań on-site'owych, czy powiedzmy tych ramek rekomendacji na jakichś grupach albo jakichś okresach, nie, więc no więc to ma znaczenie. No i też jakby te okna, tak, te okna też są różne, no bo wiesz, to jest tak, że my dajemy możliwość analizy całego tego miesięcznego okresu, natomiast wiesz, jakieś 40 albo i 50% i tak się wydarza w ciągu pierwszej godziny, więc tak naprawdę wiesz, to jest ta maksymalna skuteczność w tym krótkim czasie. Natomiast wiesz, no często jest tak, że tych komunikatów musi być ileś, tak, po drodze, zanim ten zakup się dokonuje, ale też jakby w opozycji do Analyticsa, no są właśnie takie szczególne rzeczy, szczególne wydarzenia typu klient otworzył maila, za 10 minut zrobił zakup, no i jakby trochę, wiesz, deal with it, nie? Przekonaj Google Analytics, że to ma sens, no. Przekonasz go, jeśli będziesz wysyłał eventy do Google Analytics, ale tak normalnie tego nie zobaczysz. Lub zwłaszcza, że jeśli to są, wiesz, rzeczy cross-device, tak? No bo tutaj to jest też istotne, że mając te informacje o klientach, również te cross-device'owe atrybucje są łatwiejsze do zweryfikowania. Tutaj odnosisz się ściśle do przykładu, gdzie ktoś otworzył maila, ale nie kliknął w konkretny link i nie przeszedł. Tak, no, tak, odwołuj się do tego, że otworzyłeś maila na smartfonie, zrobiłeś zakup na on-site. Okej. Okay. Bo na przykład w mailu masz kupon i przepisujesz ten kupon. Albo w ogóle w zakładce przepisujesz ten kupon, albo zrobisz to w innym urządzeniu. Nie? To jest jakby jeden z przykładów. Ale takie dane wasz dashboard analityczny dostarcza i do tego jeszcze wysyła te eventy do Google Analytics, więc tak. Można sobie decydować, gdzie... Tak, można sobie decydować. Tak, no, pewnie najprościej jest to oglądać w naszym dashboardzie, no ale można też wysyłać do GA i jakby mieć to w dwóch miejscach. Super. Wiesz co, jeżeli jesteśmy przy efektywności, mam dosłownie ostatnie pytanie, bo to mnie interesuje. Czy ile czasu potrzebuje system, żeby przetworzyć dane, nauczyć się, żeby kampanie się nakręciły i zaczęły przynosić konkretne efekty? Czy to jest tak, że od razu, czy jednak to jest maszyna samoucząca się i potrzebuje chwilkę czasu? Zasadniczo od razu. Wiesz, w przypadku większości rzeczy od razu, to znaczy jesteś w stanie od razu rekomendować produkty, natomiast wiesz, z czasem będziesz w stanie rekomendować je dla większej grupy. Tak, no bo tak jak wspominaliśmy przy ramkach rekomendacji, jest tak, że od pierwszego momentu, kiedy od pierwszego kliku już coś o tobie wiemy, tak? Im więcej klików jest, tym więcej wiemy. Potem to się oczywiście, wiesz, zeruje, tak, no bo cookiesy umierają i jakby, wiesz, wchodzisz od nowa. Podobnie jest jakby z innymi kanałami, więc właściwie system działa od razu. No oczywiście, wiesz, to zależy w jaki sposób. Wiesz, jaki to jest też rodzaj produktu, tak? No są takie produkty, gdzie pewnie ta retencja odbywa się w dłuższych takich interwałach, tak? Taka, gdzie ona jest częstsza.
więc jakby efektywność czy te atrybucje mogą się pojawiać, tak? Czy jakby kolejne zakupy mogą się pojawiać wcześniej lub później, w zależności od branży oczywiście. Natomiast co do zasady, system działa od razu, to znaczy jeśli ktoś, nie wiem, sugeruje wdrożenie takich narzędzi, które miałyby nam dać jakieś dane, nie wiem, po wielu miesiącach na przykład, jakieś insighty, no nie, no to jest jakby zły sposób myślenia. No bo... nie trzeba czekać kilka miesięcy. Nie, co do zasady, oczywiście będziesz jakby miał lepsze rezultaty po 3 miesiącach korzystania z systemu niż po 3 dniach. Natomiast no już po 3 dniach zobaczysz, czy jakby ten system działa w jakiś sposób, czy daje ci już jakąś przynajmniej obietnicę, tak? Mm-hmm. Wiem, że wy jako firma, wy jako, ty jako biznesowo nie zatrzymujesz się tylko na tym klasycznym marketing automation, marketingu, ale także macie plan automatyzowania sprzedaży poprzez asystentów głosowych. Widziałem, że pracujecie nad kolejnym projektem, brzmi bardzo ciekawie. Jaki problem chcecie rozwiązać i co chcecie osiągnąć tym asystentem głosowym? Wiesz, no to jest pewnie najciekawsza teraz część jeszcze tych naszych wyzwań technologicznych, bo no, podjęliśmy tą decyzję już jakiś czas temu i to się też zbiegło z tym, że... Przepraszam cię, mam taki zepsuty coś. Asystent zareagował, żebyś nie opowiadał, żebyś nie zdradzał się. Mimo wyciszenia, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Więc może się jeszcze powtórzyć. Wiesz, tak, no, AWA to jest autonomiczny asystent zakupowy, czyli jest to rozwiązanie, które w oparciu o menadżera dialogu pozwoli tobie realizować zakupy w sklepie internetowym, zwłaszcza jeśli to są zakupy, które wymagają dowiedzenia się czegoś więcej o produkcie. Tak? To znaczy im więcej informacji chcesz uzyskać o produkcie, im więcej rzeczy chcesz dopytać, zanim dokonasz zakupu, tym bardziej ten asystent jest przydatny. I nasze rozwiązanie jest rozwiązaniem voice-owym, czyli jest to voice search i voice assistant, czyli jakby taki asystent głosowy, z którym jakby możesz mu powiedzieć, czego chcesz, ale też możesz z nim porozmawiać w naturalnym języku. A projekt jest bardzo dużym projektem, bo to jest jakby projekt, na który przeznaczyliśmy 12 milionów złotych w takiej perspektywie nie bardzo długiej, więc, więc jakby pracujemy z dużym teamem doświadczonym, który wcześniej realizował podobne projekty, czy zajmował się NLU, czyli przetwarzaniem języka naturalnego i rozumieniem języka naturalnego w Samsungu i też w Allegro. Udało nam się skompletować duży team doświadczonych inżynierów, no i prowadzimy prace badawcze. Częścią, czy takim pierwszym etapem tych prac badawczych jest wyszukiwarka, czyli teraz dostarczamy wyszukiwarkę, która rozumie bardziej zaawansowane zapytania. Nie wiem, zapytania typu czerwone buty na wysokim obcasie, ale nie szpilki. Okej, okay, ale powiedz mi, czy to jest związane również z tym asystentem, czy to są dwa różne narzędzia? W pierwszym, czyli w wyszukiwaniu, chcecie rozwiązać problem bardzo dokładnego wyszukiwania, a w drugim, żeby klient mógł rozmawiać z asystentem, czy to się łączy? To się łączy. To dalej jest konwersacyjny e-commerce, natomiast jakby zabawa z głosem i z przetwarzaniem języka naturalnego tak naprawdę jest zabawą z dwoma rzeczami. Tak, z jednej strony z jakby no, tą kwestią, czy tą stroną taką bardziej techniczną, tak, czyli mówimy o tym, o zamianie tekstu na głos, głosu na tekst i prowadzeniem dialogu, to są te, powiedzmy, strony językowe, ale wcześniej właściwie, czy nawet takim zagadnieniem trudniejszym i większym wyzwaniem technologicznym jest rozumienie intencji użytkownika. I to, że dzisiaj rozwiązania takie jak Siri może nie działają, wiesz, idealnie, lub chatboty nas bardziej denerwują niż nam pomagają bardzo często, doprowadzają do irytacji, jest związane z tym, że jakby ta strona związana właśnie ze zrozumieniem intencji nie jest rozwiązana. I to jest jakby obszar naszych badań. No i teraz obserwujemy jakby te punkty, tak, czy te narzędzia,
te kanały, w których klienci w ogóle mogą zadać te pytania, no bo dzisiaj nikt nie pyta sklepu internetowego, tak, nie mówi do sklepu internetowego hej, sklep internetowy, ok, mówią hej, Alexa, albo hej, Siri. Natomiast, właśnie a propos, natomiast nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby rozmawiać ze sklepem. Ale mimo wszystko mamy tą potrzebę, żeby wyszukać jakiś specyficzny produkt i użytkownicy zadają te pytania w wyszukiwarce. Okay. To jest jedyne miejsce, gdzie mogą to zrobić. Ewentualnie mogą wziąć telefon i spróbować się skontaktować z konsultantem i tak i porozmawiać sobie na backendzie. Tak, te zapytania są trochę różne, bo zapytania czy do konsultantów wyglądają tak. Szukam dobrej przynęty na pstrąga. A konsultant odpowiada, ale na sezon czy teraz na komercję? No wiesz, jakby żaden chatbot, znaczy żaden projektant chatbota nie wpadłby na to, żeby taką ścieżkę zaproponować, tak? Czyli tutaj największym wyzwaniem jest wiedza tak zwana domenowa, tak? Czyli to cała ta wiedza, która nie jest zebrana w jakimś konkretnym miejscu, to jest największe wyzwanie. Z drugiej strony użytkownicy, którzy korzystają z wyszukiwarki, tej tekstowej powiedzmy, albo nawet jeśli korzystają z niej głosowo, to są trochę przyzwyczajeni do tego, co narzucił Google, tak? Czyli Google kiedyś funkcjonował w oparciu o bardzo krótkie frazy, tak, im one były krótsze i bardziej techniczne, tym lepiej. Dzisiaj to się oczywiście trochę zmienia, Google wprowadza też swoje takie rozwiązania jak BERT chociażby, który mocno jakby zmienia wyszukiwania, można te frazy wpisywać coraz dłuższe, tak, i coraz częściej. To jest naturalny język, wprowadzenie Google Asystenta też to spowodowało, że powoli użytkownicy zmieniają swoje zachowania. No i jakby próbują w ten sposób pytać w wyszukiwarkach, tak? No i teraz obserwujemy, że w wyszukiwarkach pojawiają się zapytania, na przykład wiesz, w sklepach z szeroko pojętym entertainment, powiedzmy, nie, books, movies i tak dalej, nie? Zapytania typu dzień mamy, czy prezent na dzień mamy i tak dalej, nie? To często nie jest żadna kategoria w sklepie, albo może to być gdzieś ukryta kategoria. I problem polega na tym, że marketerzy czy produktowcy w sklepach internetowych muszą jakoś się z tym zmierzyć. No i mierzą się w taki sposób, że tagują produkty. I teraz tagowanie produktów jest bardzo czasochłonne i jest bardzo drogie. A na koniec dnia jest bardzo nieefektywne, bo produkty się zmieniają. To znaczy, jeśli mamy 100 produktów i to są ciągle te same, no to okej, ale jak mamy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy produktów i jeszcze one się zmieniają, no to to tagowanie jest właściwie drogą donikąd. Więc to, co my dajemy, czy nad czym pracujemy, to jest właśnie możliwość takiego automatycznego tagowania produktów w oparciu o modele językowe. Teraz trochę wchodzimy technicznie jakby w ten obszar, natomiast jakby to co rozwiązujemy, tak, od strony technologicznej, obok tego jakby rozumienia języka, tak, to są dwie rzeczy. To jest klastrowanie produktów, tak, czyli umieszczanie produktów jakoś blisko siebie na takiej, wiesz, mapie, i to się dokonuje w oparciu o zachowania użytkowników, tak, czyli też sposoby automatyczne przy użyciu sieci neuronowych. No i druga rzecz to są modele językowe, tak? To znaczy to, aby zrozumieć, czy szukam dobrej wiertarki do końca życia, czy szukam dobrej wiertarki do betonu z udarem na wiertło powyżej 50 cm. No i teraz wiesz, pytanie, szukam dobrej wiertarki, na przykład co podpowiedzieć, nie? Czy do betonu, czy do końca życia. I teraz możemy, wiesz, opierać się o model językowy, na przykład model języka polskiego, którym bardzo często po zapytaniu szukam dobrej do wychodzi końca życia częściej niż do betonu, ale jakby wiesz, w specyficznym sklepie ta wiedza domenowa nam powie, że chodzi o to, że ona jest do betonu na przykład, nie? Więc to są takie zabawy z językiem, ale tak jak mówię, one, wiesz, zmierzają do tego, żeby właśnie zrozumieć intencje użytkowników. No i finalnie tak, produkt to jest taka wyszukiwarka, w której możesz pisać różne dziwne frazy. Typu pisać czy mówić? Pisać i mówić. I to jest właśnie, to jest chyba, też co, nie wiem, to jest taki być może mit trochę, tak, albo może nie mit. Po prostu często się te rzeczy traktuje rozłącznie,
my je traktujemy tak samo. To znaczy dla nas tekst i głos jest literalnie tym samym. Są pewne drobne różnice, na przykład takie, że jak piszesz, to możesz zrobić literówkę albo jakiś inny błąd ortograficzny, a jak mówisz, to mogą być szumy tła. I to są jakby, wiesz, takie różne problemy do rozwiązania, ale to nie jest, ale to tak naprawdę nie są już w obecnym stanie technologii największe wyzwania. To, o czym mówimy, tak, czyli wyciszanie, wiesz, szumu z tła albo radzenie sobie z literówkami, to są problemy, które już w dużej mierze są rozwiązane i do tego technologie już są. Natomiast ten problem jeszcze nie rozwiązany to jest problem rozumienia intencji. Ale to serio? Już analizowaliście to i macie takie badania, że użytkownicy to samo, co chcieliby powiedzieć, wpisują generalnie w wyszukiwarki, bo mi się przez to, że pracują w branży SEO, kojarzy te zapytania bez zaimków, przyimków, powtarzanie dużo przymiotników, żeby wyszukać jak najlepszy. Nie są to jeszcze zapytania takie ludzkie, bardziej na poziomie słów kluczowych, które tak, miałoby się znaleźć. Oczywiście, no jakby ludzie mówią 3,7 razy szybciej niż piszą, więc co do zasady te głosowe są dłuższe, ale to jest trochę miks, bo my dalej mamy takie przyzwyczajenie, że rozmawiając z komputerem, nie rozmawiamy z nim normalnie. Wiesz, nie powiesz do Siri, ej, weź, że mi zadzwoń do mamy, tak, albo do mojej kochanej mamusi, tylko mówisz, tam wiesz, call mama. Wchodzisz w tą ścieżkę techniczną. Natomiast tu się robi miks, nie? To znaczy, że i te zapytania tekstowe zaczynają być takie bardziej naturalne i bardziej szerokie i mniej sprecyzowane, a te, wiesz, głosowe z kolei nie są aż znowu takie rozlazłe, jak wyglądałyby, gdybyś rozmawiał z człowiekiem. Więc no, wiesz, użytkownik też się stara, nie? Użytkownicy też starają się jakoś rozmawiać z tym urządzeniem, wiedząc, że jest to urządzenie. Natomiast no, nawet, wiesz, chodzi o to, że nawet jeśli tak się starają, to przynajmniej, żeby to zadziałało. Ale słuchaj, zakładam, że wam się uda, że znajdziecie sposób na to narzędzie. Powiedz mi, jaki problem, co usprawni to narzędzie, albo jak to będzie wyglądało w praktyce, bo próbuję sobie to uzmysłowić. Czy tylko będzie działało na mobilu, czy w przeglądarce też będę mógł je wywołać? Tak, wiesz co, to jest mobile first, tak? To znaczy głównie się koncentrujemy na urządzeniach mobilnych, natomiast przeglądarki internetowe, choćby Google Chrome, mają już swoje pluginy, tak? Czyli ty możesz sobie dodać plugin rejestracji dźwięku i zamiany na tekst wprost z przeglądarki. Tego nikt nie musi obsługiwać. Ona działa nawet bardzo dobrze już dla języka polskiego. Więc jakby do nas może być dostarczony tekst lub głos. To już nie ma większego znaczenia w tej wyszukiwarce w obrębie twojego sklepu. Natomiast jakby naturalne tak jest to, że ludzie są przyzwyczajeni do mówienia do telefonu bardziej niż do mówienia do laptopa. Znaczy może teraz w czasie pandemii to się trochę zmieniło. Wszyscy... Ja teraz mówię do laptopa, ty też, nie? Tak, dokładnie, wszyscy mówimy do laptopa, ale no generalnie tak, jakby w takiej dłuższej perspektywie zakładamy, że użytkownicy wolą mówić do smartfonów, czy do w ogóle smart devices. Natomiast jakby biznesowo, nie, to może jest istotne, jakie problemy są rozwiązywane biznesowe. No, pierwszy jest taki, że masz szereg zapytań w wyszukiwarce, które mógłbyś obsłużyć, ale tego nie robisz. I to jest pierwszy case. A drugi case jest taki, że robisz to, ale robisz to źle. Mamy przykład z wiodącego sklepu internetowego Entertainment, w którym na frazę dzień mamy uzyskujesz 600 wyszukań produktów, a na hasło dzień matki 200. To jest dokładnie ta sama intencja, no tylko że ktoś tagował te produkty i jakby ktoś, jeśli pisze dzień matki, no to już nie będzie pisywał jeszcze raz dzień mamy, tak? Więc możemy stracić potencjalnie jakby dużo tych możliwości sprzedażowych. I po analizie widzimy, że mniej więcej jakby patrząc na taki eksport zapytań, to mniej więcej w połowie takiego Excela, wiesz, kończą się zapytania, które się pojawiły przynajmniej dwa razy, a druga połowa to są takie, które się pojawiły tylko raz, nie? Druga, wiesz, ilość wierszy, powiedzmy, nie? Więc to już jest jakby istotny procent.
Jasne, ale bo jak usłyszałem asystent, zastanawiałem się, czy będę mógł z nim prowadzić konwersację. Tak, tak. No, menadżer dialogu to jest drugi etap naszych prac. To znaczy w pierwszym etapie rozwiązujemy problem rozumienia intencji, tak? I to jest coś, co właściwie teraz już robimy z klientami, czyli to jest, tak mogę zaprosić klientów do niekomercyjnego projektu Discovery and Learn, gdzie robimy raport wyszukiwarki w sklepie internetowym i pokazujemy, jakby jaka jest ilość takich zapytań, które moglibyśmy obsłużyć przy użyciu właśnie naszej wyszukiwarki i jaki jest potencjał biznesowy, tak, czy jak dużo tracimy. To jest ten pierwszy etap, który robimy. Natomiast w drugim etapie będziemy budowali menadżera dialogu, który będzie w stanie z tobą prowadzić rozmowę, tak, czyli jak już zapytasz o ten prezent na Dzień Matki, no to będziemy w stanie cię poprowadzić przez rodzaje wykluczeń na przykład, bo najczęściej to się tak robi, że od szerszego do węższego, tak, dochodzimy do jakichś najlepszych rozwiązań. A gdzie skończy się rola wtedy tego asystenta? Na tym, że pokaże mi produkt, którego rzeczywiście szukam, cały czas zmieniając ewentualnie wyniki po dopytywaniu o szczegóły? Czy będę mógł mu powiedzieć, ok, wrzuć do koszyka? Tak, co do zasady, on powinien skompletować zamówienie. Natomiast, wiesz, klienci pytają, bo to jest znowu różnica, pytają jakby o trzy, są jakby trzy grupy, tak, czy trzy rodzaje zapytań. Pierwsza to są zapytania produktowe i to jest mniej więcej 1/4 zapytań. Drugi rodzaj to są zapytania tak zwane back-office'owe, my je tak klasyfikujemy jako back-office, czyli zapytania o shipment, o zwroty i tym podobne. I to jest około połowy zapytań. I jest trzecia kategoria other, takie zupełnie dziwne zapytania. I to też jest 1/4. Tak? Teraz pierwsze dwie kategorie mogą być rozwiązane przez asystenta głosowego, czyli asystent głosowy bądź chat inteligentny może rozwiązać te dwa rodzaje zapytań. Te zapytania back-office'owe są nawet prostsze, ponieważ one są oparte o jakieś konkretne procesy w firmie. Tak? No masz x procesów, na przykład jak sprawdzić, gdzie jest moja przesyłka i trzeba zrozumieć to pytanie zadane na nieskończoną ilość sposobów. Co z moją przesyłką, czemu nie doszło i tak dalej. Tak? No ale i czyli będę mógł odwołać się do mojego konkretnego zamówienia, nie ogólnie, gdzie znajdę informacje na temat przesyłek, tak, gdzie jest moja przesyłka. Tak, no i to jest... Jeżeli mogę wtrącić, a jak będzie wyglądała autoryzacja konta? Będę mówił w pokoju hasło? No, nazwisko rodowe matki. Tak. do tego jeszcze dojdziemy. No tutaj oczywiście przed tymi zmianami privacy było to pewnie trochę łatwiejsze, tak? No bo miałeś jeszcze tą identyfikację w dłuższym czasie. Teraz ona będzie krótsza, pewnie wiesz, 7-dniowa co do zasady, więc ta autoryzacja musi być w jakiś sposób dokonywana, tak? Ale to jakby wiesz, można robić na szczęście na wiele sposobów, chociażby wiesz, potwierdzaniem jakichś kodów i tak dalej. Okej. Bo przerwałem ci i czyli tak, back office, asystent będzie mógł rozwiązać i oczywiście zapytania produktowe. I zapytania wszystkie jakby kwestie order. To jest coś, co jakby dotyczy problemu tak zwanych asystentów szerokiego zastosowania, takich jakimi są Siri. I tutaj jakby nie ma jeszcze na dzień dzisiejszy nawet chyba pomysłów finalnie na dobrą technologię, która byłaby w stanie jakby zrozumieć dowolny rodzaj zapytania. Tak? To znaczy dzisiaj w ten sposób się buduje te najlepsze rozwiązania dotyczące NLU, że staramy się zawęzić ten problem, który jest rozwiązywany. Co nie znaczy, że to zawężenie wiesz, jakoś bardzo upraszcza sprawę, ale powoduje, że jest to w ogóle możliwe. To znaczy my wiemy, że jeśli mamy doprowadzić do tego, żeby zrozumieć, jakiego produktu klient szuka, tak, i czego szuka. Wiesz, klienci często pytają na przykład o to, w jakiej kategorii mogą znaleźć jakiś produkt, bo szukają jakiegoś produktu, sami chcą go poprzeglądać, tak, ale nie wiedzą, w jakiej on jest kategorii, czy pielucha dla psa jest w kategorii pieluchy, czy podkłady, czy jeszcze jakieś inne i tak dalej. Nie?
Ale to jest w ogóle super sprawa. Ja kiedyś widziałem case, nie pamiętam, to chyba było Domino's Pizza, które pozwoliło zdefiniować sobie swoje ulubione pizze, adres dostawy i tak dalej. Wszystko było w panelu i można było, nie wiem, tweetować, wrzucając emotikona z pizzą i wystarczyło tylko ze swojego konta Twittera, który był powiązany z kontem w sklepie, tweetnąć emotikon i ta pizza już i zamówienie już się realizowało. Więc domyślam się, że jeżeli dojdziecie do tego poziomu, będę mógł głosowo myć naczynia, zautoryzować się w sklepie, wybrać produkty i powiedzieć zamów, dostawę masz, karta kredytowa jest już, czy tam płatnicza jest już podpięta, dostawę znacie, karty znacie, zamów, koniec. Nie muszę dotknąć później już telefonu. Tak, no i wiesz, no tak, takie rozwiązania oczywiście są, no bo Alexa w Amazonie działa dokładnie w ten sposób i jakby oprócz zakupów pomagać też w szeregu innych rzeczy w domu. Więc oczywiście takie rozwiązania funkcjonują, natomiast one są właśnie albo w przypadku, właściwie Alexa jest jedynym takim dobrze działającym asystentem zakupowym, tak, który działa na Amazonie, aczkolwiek również ma swoje ograniczenia, to znaczy jest świetnie działający w zamawianiu takich produktów essentials, typu nie wiem, ręczniki papierowe, gdzie nie ma to dla ciebie większego znaczenia, jaki ręcznik papierowy finalnie, tak. Możesz zaufać, wiesz, wyborów w większości, jeśli chodzi o ręczniki papierowe, no ale jakbyś chciał kupić telewizor, to już chcesz się pewnie bardziej zdoktoryzować, tak? No i my też jakby w tą stronę idziemy, czyli te nasze wyszukiwania mają dotyczyć nie tyle tych essentials rzeczy, bo uważam, że to będą rozwiązywały asystenci, czy będą rozwiązywali asystenci właśnie takich marketplace'ów typu Amazon. Natomiast my chcemy pomóc naszym użytkownikom dowiedzieć się dokładnie, czego oczekują, tak? Czyli jakby poprowadzić ich przez ten proces zakupowy na podobnej zasadzie, gdybyś mógł porozmawiać z właśnie konsultantem. Tak? Brzmi super, mocno wam kibicuję. Na koniec ostatnie pytanie. Planujesz ścieżkę rozwoju tak jak z iDrone, czyli najpierw Polska, później ewentualnie zagranica, czy już teraz myślisz globalnie i zmieniasz zasady działania? Tak. No, to jest kontrowersyjne pytanie, ponieważ tak, ponieważ mamy tak w obrębie jakby też rozważanej technologii, a z jednej strony rozumienie i te mechanizmy związane z dialogiem, one w dużej mierze dotyczą zbierania informacji o produkcie i te mechanizmy, które pozwalają nam budować tak zwane grafy wiedzy o produktach, one będą miały zastosowanie we wszystkich językach. Natomiast do prowadzenia tego dialogu czy podpowiedzi potrzebne są nam modele językowe. No i tutaj jednak są pewne różnice i w przypadku języka polskiego tak, są inne modele niż angielskiego czy portugalskiego. Natomiast no, będzie to szło w parze jakby z tymi rynkami, na których działamy, tak? Czyli z jednej strony to jest nasz rodzimy rynek, powiedzmy polski, ale drugi język w naszym systemie to jest portugalski, tak ze względu na duży udział Brazylii. To jest nasz największy zagraniczny rynek, to jest Brazylia. No i pewnie trzeci język będzie angielski, no bo mamy też dużą prezencję w CEE, natomiast no tutaj jest też mnóstwo języków, tak? No, mamy czeski, słowacki, rumuński. To są, wiesz, kraje, gdzie mamy dużą obecność. No i jednak te języki nie są bardzo popularne jeszcze na świecie, więc one pewnie będą działały w języku angielskim. No, to ciężko by było bez angielskiego, bo tam może się okazać, że z tą semantyką treści może być najłatwiej. Zobaczymy. No, tak, może się tak okazać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i serio życzę powodzenia w projektach, bo naprawdę brzmi to świetnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Sebastian. Cześć.